Opowieść o popielu i myszach. Niedaleko Gniezna, nad jeziorem Gopło, wznosił się gród zwany Kruszwicą. W Kruszwicy mieszkał król Popiel, który rządził krajem groźnie i surowo. Miał on żonę imieniem Hilderyka. Na wzgórzu za grodem stał drewniany posąg Bożka Światowida, patrona Kruszwicy. Żył tu lud pracowity, zajmujący się uprawą roli, rybactwem i polowaniem. Na małej wyspie pośrodku jeziora stała wieża. Król Popiel kazał tę wieżę wybudować niewolnikom. Obudź się, Popielu. Czego chcesz, Hilderyko? Popielu, spisek przeciw tobie szykują. Chcą odebrać ci królestwo. Kto się odważył wystąpić przeciwko mnie? Sobiesław i jego bracia, twoi stryjowie oczywiście. I Mieszko też jest z nimi? Tak. Mnisi przybyli do północnych prowincji i udali się do twoich stryjów. Po co? Stryjowie chcą cię z tronu zrzucić i przyjąć nową wiarę. Tak Hilderyka buntowała króla przeciw stryjom, Sobiesławowi, Mieszkowi, Ziemkowi, Bolkowi, Leszkowi. Co robić? Co robić? Musimy działać podstępem. Och nie. Stryjów trzeba otruć. Ale wszystkich? Wszystkich? Wszystkich 12. Pojechali do Wilka, z Nachora, aby kupić truciznę. Witaj, Wilku. Witam. Przyszliśmy kupić truciznę. Po co wam ona, królu Popielu? Szczury zaległy się w moim dworze. Trzeba je wytępić. Aha, szczury. Tymczasem kmiecie szykowali się do odparcia inwazji najeźdźców, zwanych myszyngami. Trzeba radzić, królu Popielu. Dlaczego? Wrogowie się szykują. Ja się wrogów nie boję. Król jednak rady nie zwoływał. Mamy złe wieści, wasza wysokość. O co chodzi? Myszyngowie nadchodzą. Rozumiem. Tak, to już nie są żarty. Wasza wysokość, poseł od Mieszka. Co przynosisz? Złe wieści, królu. Hilderyka pilnie słuchała. Wojewoda opowiedział królowi, że myszyngowie szykują się do wojny i że książęta rozkazali chłopom i kmieciom szykować się do wojny, zapasy żywności gromadzić i domostwa wzmocnić. Musisz działać szybko, królu. Muszę zwołać radę. Nie rób tego, Popielu. Lepiej byłoby zaprosić twoich stryjów tutaj i... To nieprawda, że wrogowie szykują się do wojny. Chłopi pewnie zamierzają zrzucić ciebie z tronu. Stryjowie bunt przeciw tobie knują. Nikt cię tu nie lubi. Powinniśmy zaprosić tu wszystkich 12 stryjów, aby przekonać się, co się święci. Musimy przygotować ucztę. Król nie uwierzył jednak żonie. Lękał się, że wieści przyniesione przez posłów są prawdziwe. Pachołka mi dawać i straże wołać,
Weźcie kilku ludzi i sprawdźcie, czy wróg szykuje się do wojny. Tymczasem Hilderyka, sługo mój, jedź do stryja Popiela Sobiesława i poproś go i innych stryjów na naradę. Właź mężu do łóżka i czekaj na stryjów. Muszę najpierw strażę ustawić. Popiel obchodzi zamek, aby sprawdzić strażę. No, kładź się już. Ale dlaczego? Hilderyka posypuje mu twarz mąką. Udawaj, że jesteś chory. Przekonamy się teraz, kto ci dobrze życzy. I zaczęła przygotowywać ucztę. Lud, usłyszawszy o chorobie króla, zgromadził się wokół zamku, by dowiedzieć się, jak się czuje. Czy zwiadowcy już wrócili? Nie, królu, ale twoi stryjowie już tu są. Stryjowie króla Popiela wchodzą do komnaty. Nie mam dzieci. Gdy umrę, wy będziecie decydować, kto zasiądzie na tronie. Popiel woła Mieszka. Mieszku, ty powinieneś być królem, ale uważaj na innych. Potem woła Sobiesława. Sobiesławie, ty jesteś najbardziej godny. Powinieneś być królem, ale uważaj na Mieszka. Woła Bolka. Ty, Bolko, jesteś najodpowiedniejszy, ale Sobiesław chce ci wydrzeć tron. Woła Leszka. Leszku, powinieneś być królem, ale Bolko. Tak zasiał Popiel między nimi ziarno niezgody. Hilderyka udaje zasmuconą, ale w istocie cieszy się, że podstęp się udał. Musisz wyzdrowieć, bo wrogowie szykują się do walki. Później będziemy radzić. Teraz moja żona prosi was na obiad. I tak biesiadowali do późnej nocy. Napijmy się jeszcze! A w piwnicy, w cichości i tajemnicy, Hilderyka wlewa truciznę do beczki z winem. Przyszliśmy pożegnać cię, Popielu. Zostańcie jeszcze chwilę. Hilderyko, mam w piwnicy schowaną beczkę wyśmienitego wina. Wypijmy na pożegnanie. Wypijmy na pożegnanie. Za twoje zdrowie, Popielu. Co było w tym winie? Czy już po wszystkim? Tak. Wstawaj, Popielu. Musimy się ich pozbyć. Otruci. Wszyscy otruci. Musimy ich gdzieś ukryć. Ale gdzie? Potopimy ich. W Gople?
dokonaliśmy strasznej zbrodni. Ale teraz twojemu tronowi już nikt nie zagraża. Tymczasem zwiadowcy wysłani przez króla udali się na północ, aby sprawdzić, czy wróg chce napaść na polskie ziemie. Otwierać w imieniu króla! Czy słyszeliście, że zanosi się na wojnę? Już od dawna, panie, gromadzimy zapasy. Gdyby co, ukryjemy się w Boże. Nie macie zamiaru walczyć? Jeśli król rozkaże, ale krążą wieści, że jest chory. Wpuśćcie nas, jesteśmy przyjaciółmi. Czemu król nie zwołuje rady? Podobno wróg nadciąga, boimy się. Zwiadowcy pognali z powrotem do Kruszwicy. Królu Popielu, królu Popielu! Ludzie są zatrwożeni. Chłopi pozamykali się w chatach. Chcą, żebyś zwołał radę i poprowadził ich na wroga. W tym czasie 20 okrętów z myszyngami przepłynęło przez Gopło. Król jest przerażony. Zatrwożyła się królowa. To myszyngowie! Okręty myszyngów przybiły do brzegu. Rozgorzała walka. Brońmy się! I zabij! Bitwa była straszna. Pod osłoną nocy Popiel z żoną postanowili uciec na jezioro. Popiel i Hilderyka schronili się w wieży. Ale w ślad za Popielem przypłynęły do wieży myszy wodne, które wylęgły się z ciał okrutnie potrutych stryjów. Tak to myszy zjadły króla Popiela, który wytruł swoich stryjów, zamiast bronić wraz z ludem ojczystej ziemi.